Soundbar to taki bar, w którym gra muzyka, czyli sound. Jestem autorem tego żartu i będzie więcej, tylko musicie oglądać, bo dzisiaj będzie o soundbarach. Czy warto? Zapraszam. Tak serio, to soundbar to taka dostawka, przystawka do telewizora. System głośników, który ma nam urozmaicić chwile spędzone przed kolorowym ekranem. Obecnie bardzo często, kupując jakiś wypasiony telewizor, dostajemy takie urządzenie w pakiecie, albo kupując go, mamy jakąś, nie wiem, turbo promocję, żeby dokupić go za niewielki hajsik do tego dedykowanego, konkretnego, kupowanego sprzętu. Wiele osób myli soundbar z kinem domowym. To drugie zostało zarezerwowane dla systemu głośników, rozmieszczonych w różnych miejscach w naszym pokoju, tworząc konkretny efekt audio. Dzięki temu możemy mieć wrażenie, że siedzimy w kinowym fotelu. My zaś pod kocykiem sączymy herbatkę w domowym zaciszu. Taki soundbar natomiast to możliwość uzyskania wybitnego dźwięku bez plątaniny kablowej. Ostatnio widziałem taki kosmiczny soundbar Samsunga bodajże, który łączył się z TV bezprzewodowo. Dzięki temu wystarczy jedynie kabel zasilający i wszystko gra i trąbi jak? Takie małe sprostowanie, bo Konrad w studiu powiedział, że są też soundbary bezprzewodowe. No i owszem, jest dużo takich konstrukcji, tylko bardziej chodziło mi o to, że nie każdy jest w stanie, a w zasadzie to obecny chyba jeden na rynku, jeżeli się nie mylę, który wyszedł w 2022 roku, przekazać bezprzewodowo Dolby Atmos, czyli taki system dźwięku i jednocześnie jakość. I dlatego sprostowuję, bo każdy może przekazać sygnał i grać bezprzewodowo, ale nie każdy może zagwarantować taki system i taką jakość. Parametry, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę. Jest ich kilka, ale spokojnie, przebrniemy przez to razem. Oznaczenia, a raczej ilość kanałów. Dajmy na to, że widzicie oznaczenie 4.1.3. Oznacza to, że znajdziemy w poprzecznej belce zwanej soundbarem cztery głośniki skierowane do przodu, jeden subwoofer, czyli dodatkowy głośnik niskotonowy i trzy skierowane w górę. Ale po co w górę? Ano po to, żeby odbić się od sufitu i poszybować prosto do waszej małżowinki. Reasumując, każda kropka oddziela kolejne głośniki. Łączność. Tutaj z reguły jest kablowo, ale tak jak wspomniałem na wstępie, zdarzają się konstrukcje bezprzewodowe, które potrzebują tylko zasilania. Pamiętajcie, żeby kupując soundbar do konkretnego telewizora, sprawdzić, czy wasz telewizor obsługuje konkretne złącze. Dla przykładu mogą to być kable HDMI, czasami optyczne, czy też USB. Wielu specjalistów poleca łączność HDMI w przypadku wersji przewodowych. Tylko nie kupujcie pierwszego lepszego HDMI-ka w sklepie. Najlepszy będzie taki obsługujący standard HDMI eARC. Wyświetlimy wam na ekranie. Zapewni wam to przesyłanie dźwięków najwyższej jakości. Nie musicie wiedzieć, co to jest i o co chodzi. Wystarczy, że zapamiętacie dwa slogany. Kabel High Speed z kanałem Ethernet lub Ultra High Speed i powiecie panu w sklepie. On wam doradzi. System dźwięku. O, kochani, tutaj się zaczyna jazda bez trzymanki. Dolby Atmos, to mogło wam się obić o uszy. Dalej DTS, Dolby True HD, czy wcześniejsze Dolby Digital. Coś wam świta? Już mówię, o co chodzi. Technologie powstały z myślą o salach kinowych, w których to z popcornem w ręku i zaciekawieniem oglądamy wybrany seans. W końcu ktoś pomyślał, dajmy ludziom taką samą technologię do domu. Taki dźwiękowy Prometeusz. Generalnie i w dużym uproszczeniu chodzi o to, że jak biegnie sobie pantera, to dźwięk jest tam dokładnie, gdzie pani pantera biegnie. Dźwięk jest tam, gdzie dzieje się akcja. Tylko tutaj jest kilka ale. Zanim kupicie, poczytajcie specyfikację telewizora, który posiadacie, bo to on musi obsługiwać konkretny system. TV zawsze narzuca ten, który obsługuje. Subwoofer. Mówiłem, że soundbar to tylko jeden element? No dobra, macie mnie. Czasami możemy też dokupić urządzenie z dodatkowym subwooferem, czyli tą kostką bądź prostopadłościanem, który dodaje tego łubu-dubu do waszego zestawu. Jak dla mnie? No warto, ale ja to jestem fanem tłustego, wysmażonego basiku. A teraz zadanie. Proszę mi przeliterować słowo subwoofer. Udało się? Pytam dlatego, bo ja pisałem tak, a pisze się tak. Z takich technicznych rzeczy to została chyba jeszcze tylko moc wyjściowa. Jak ktoś oglądał, to wie, że powiedziałbym w tej części im więcej, tym lepiej, ale w świecie soundbarowym więcej nie znaczy lepiej. Otóż ważniejszy jest ten system dźwięku zastosowany w urządzeniu. Wiadomo, im więcej, tym teoretycznie głośniej, ale drodzy Państwo, liczy się jeszcze jakość. Warto też sprawdzić, czy producent podaje gdzieś na stronie, do jakiego pomieszczenia został dany soundbar stworzony. To znaczy, w jakim sprawdzi się najlepiej, bo gra
grać, wiadomo, będzie w każdym, a skoro już przy ilości jesteśmy i jakości, to fakt, że urządzenie ma 15 głośników, wcale nie znaczy, że taki soundbar będzie grał lepiej. Definiuje to jedynie ilość i jak bardzo przestrzennie, powiedzmy, ten dźwięk będzie się rozchodził. Czasami możecie mieć bara, nie wiem, 2.0, czyli dwa głośniki bez zewnętrznego subwoofera, a dźwięk będzie też igła. Dużo zależy od wspomnianego wcześniej systemu, no i w sumie też wielkości pomieszczenia. Wygląd i budowa. Tutaj jest dość skromnie. Soundbary różnią się wielkością, ale delikatnie. Różnice są drobne, a z drugiej strony, jak jest mniejszy, to można się domyślić, że jest w nim po prostu, nie wiem, mniej głośników. Do tego kolor. No sorki, no nie ma dużego wyboru. Najbardziej popularne są kolory czarne i czarne. Trafi się czasem jakiś biały czy szary, ale tutaj producenci stawiają na klasykę. Wiecie, żeby do każdego wnętrza się wpasować. Tytułem końca. Każdy telewizor ma wbudowane głośniki, bez wyjątku, które są projektowane, aby brzmiały coraz lepiej. Soundbar to dodatek, który urozmaici nam korzystanie z domowego kina. A jeżeli ktoś chce jeszcze większy efekt, no to może zaopatrzyć się we wspomniane kino domowe. Soundbar będzie idealny do mniejszych pomieszczeń lub w przypadku, gdy nie chcemy dokładać dodatkowych elementów i zagracać pomieszczenia, bo to w sumie taki mebel. A co wy sądzicie o soundbarach? Czy warto takowe posiadać, a może ktoś słucha mnie teraz na soundbarze? Dajcie znać w komentarzach, tam też się widzimy, no i za tydzień. Pa, pa!